Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem i zapraszam Was na kolejny odcinek Lubię zamoczyć przed pracą. Ostatnio wielu z Was się pytało, kiedy pójdę nad Wisłę, no i w końcu zdecydowałem się, mam godzinę 4:20, także ja już nie przedłużam, zabieram się za rozkładanie sprzętu i robimy zanętę. Dobrze, co my tu mamy w wiaderku? Miarka, jakiś wspomagacz, energia, powerbank. I końcówki zanęt, które dzisiaj zużyję. Także pół kilo kastara. Tutaj mamy super kraka, ale całego. Co tutaj jeszcze było? Gdzieś powinien mieć GoPro. Jest odrobina czerwonego GoPro, jakaś 1/4 paczki. No i do tego jeszcze z pół kilograma właśnie super kraka. Jakiś biszkot. Biszkot z melasą, kopra melasa. No zaraz zobaczę, co tu jest. Do tego dodatek jeszcze gliny wiążącej, pieczywko fluo oczywiście, podstawa jeżeli chodzi o rzeczne łowienie, tyle, no i robactwo, białe pinka. No i jedna świeża zanęta do tych staraci, na pewno z tego wyjdzie fajny kolorek. No i jeszcze odrobina biszkoptu kremowego, no i lejemy wodę. No i dobrze, jest to już fajnie namoczone, fajnie się klei. Do drugiego wiadra paczka gliny. No i do tej gliny gdzieś połowa zanęty. To będzie takie nęcenie wstępne. Koszykiem, bo procy zapomniałem oczywiście. No tutaj koszyków poleci trochę do wody. Przeszło trochę, tak zasypiemy fluo. Tutaj tak samo. I jeszcze odrobinę mięska. I tutaj również. W sumie to wszystko. Powinienem, wiadomo, bez tych trocin, martwe robaki. Ale szczerze mówiąc, nie mam na to czasu dzisiaj. A, zapomniałem. Jeszcze pinki trochę. Cyk. No dobrze, to nęcimy. No dobrze, łowisko zanęcone. 8 ciężkich koszyków poleciało do wody. Także ja już zabieram się za łowienie. Pierwszą wędkę zarzucam, za chwilę drugą rozkładam. No i łowimy, bo już jest godzina 5. No i dobrze, zarzucam pierwszy zestaw. Koszyk już załadowany zanętą. Metrowy przypłon. Przynęta, jak widzicie, 7 białych. No w tym 3 barwione na czerwono. Dobra, rzucamy. I za chwilę rozkładam drugą wędkę. No dawno nie łowiłem na fidera, na rzece to już w ogóle. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, jak się to robi, i ryby też o mnie nie zapomniały. No dobrze, drugi zestaw również gotowy, natomiast tutaj drobna zmiana. Mianowicie założyłem zdecydowanie krótszy przypon, o który już zaczepiłem gdzieś u siebie. Dobra, jest. Krótszy przypon, około 50 cm i tutaj spróbuję na czerwonego robaka. Wow, ja tu chcę rzucać. No i w sumie rzucę, ale widzę, że jest branie już tam na tej pierwszej wędce. Także... Zobaczymy, czy jest ryba. Czy się udało, czy już zdecydowanie za późno. Jest ryba. Gdzie ona jest? Zobaczcie, co złowi. No niezły początek. Nie tej ryby się spodziewałem. No ale jak fider pokazał, nawet branie takiej rybki, to znaczy, że jest spoko, że jest czuły. No to wędki już szczęśliwie zarzucone. Pierwsza ryba już jest. Taka ryba. Także na zero już nie wrócę. No cóż mogę powiedzieć. Czekamy na, można powiedzieć, no pierwsze branie, żeby chociaż jakieś krąpie, jakieś podleszczaki się trafiły. Ja w międzyczasie ogarnę tutaj bałagan, bo trochę tego się tutaj narobiło. No i będę zerkał jednym oknem. Dobra, jakieś ryby tutaj chodzą, ale to chyba woleń akurat. Dobra, koniec gadania, bierzemy się za poważne łowienie.
O, idzie kolejny kolos. Uhuhu, uhuhu. Poważny krąb. O, jest pierwsza ryba na czerwonego robaka. Jakiś potwór chyba wiślany. O, potężna ryba. Potężna. Ale maleństwo. Jest w końcu branie ładne. Jest trochę lepsza ryba. W końcu. Gigant to nie jest. Ale największa z dzisiejszych. Może będzie leszcz. Jest leszcz. Jest leszcz. No, leszczyk. Ile ja czekałem na to. Zobaczcie, ciekawa sprawa. W ogóle zacięcie zewnętrzne. Taka ryba nieduża. 30 parę centymetrów. Może 2, 3. No to pierwsze koty za płoty. Już szczerze mówiąc trochę straciłem nadzieję, że cokolwiek dzisiaj złowię. No a jak zobaczyłem to agresywniejsze branie, no to już wiedziałem, że będzie to leszcz. Leszczyk? No ale jest pierwsza ryba, którą można było chociaż na chwilę wrzucić do siatki. No dobrze, to jeszcze raz rzucamy w to samo miejsce. I liczę na to, że uda się złowić kolejnego. Może trochę większego. A tu chyba zmienię na zdecydowanie dłuższy przypon. Może jakieś 1,5 metra? Póki co ten półmetrowy kompletnie się nie sprawdza. Oho! Jest jeszcze jedna ryba. Taka silna, że nawet nie widziałem brania. Taki potężny leszcz. Leszczu. Dobra, idź do kolegi. A coś jest. No, powiedzieć, że biorę coraz większe, to nie mogę. Ale dobrze, że chociaż zaczęły brać. Nieuchronnie zbliżam się do końca łowienia. 2,5 godziny za mną. No, szczerze mówiąc, to myślałem, że ten jeden leszczyk zwiastuje jakieś polepszenie brani, że te ryby może weszły w łowisko. Natomiast chyba się myliłem. A żeby cokolwiek złowić, no to trzeba mieć jakiś przypon 70 cm do metra. Dłuższy też jest zły, zrobiłem 150 i na nim po prostu nie widać brań, także to też odpada. Na krótki 50 cm też nie ma brań. No i biorą tylko na pinkę. Znaczy biorą, to jest za dużo powiedziane. No, ale jest jakieś 1,5 godziny łowienia, także nie składam broni. Liczę na to, że uda się złowić no w końcu jakąś porządną rybę. Szanse na to są oczywiście dzisiaj małe, no ale walczę do końca. No i nastała ta chwila, kiedy trzeba zakończyć łowienie. Jeszcze na sam koniec udało mi się złowić klenia takie około 30 cm, no ale oczywiście się nie nagrało, bo padła bateria. No ale ryba i tak nieduża. Musicie mi wierzyć na słowo. Dobra, zobaczmy jeszcze na szybko, co udało się tutaj złowić. Już zapewne wiecie, ja również. Szału tutaj nie ma. Jedna namiastka leszcza i jakieś 4 żyletki, już dosłownie żyletki. No, ale lepsze to niż nic. Dopuszczamy gady. Szału dzisiaj nie było, ale oczywiście każdy wyjazd nad wodę jest lepszy niż siedzenie w domu bądź spanie. Pierwszy raz udało się w tym roku zamoczyć nad Wisłą przed pracą, także baterie mega naładowane, mogę wracać do domu, szykować się do roboty.
A Wam, jeżeli się podobał ten film, to standardowo zostawcie pierdoły, czyli łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.